No cześć, witam wszystkich, Indie StarCraft. Mamy 2 października 2014, gram Rady Europejskiej, godzina 19.13. No, miało się zacząć o 19, ale tam chwilę się coś musiało podziać. No, tym razem będę nagrywać bez muzyki, bo ten test z muzyką się jednak nie udał do końca i tam miałem zablokowaną ścieżkę dźwiękową i niektóre osoby na Androidach nie mogły oglądać, także no, chyba od tego odejdziemy. Może być muzyka co najwyżej StarCraftowa. No i pewnie przy niej zostanę. A ciekawe, jakby mi się grało bez muzyki, tylko sama StarCraftowa. Bo kiedyś StarCrafta grałem bez muzyki. Ciekawi mnie, jak to teraz będzie. Dobra, gramy na Protossa pierwszy mecz. Katalena. Na 105 poziom. Cokolwiek by to nie znaczyło. W StarCraftie te poziomy niewiele znaczą, szczerze mówiąc, ale... ale są. Pamiętam, kiedyś była taka... reklamowa jakby... no reklama, tak. Po prostu reklama tej drugiej części StarCrafta, Heart of the Swarm, i tam było, że będą poziomy do wbijania rasami. JDonk powiedział, że nie może się doczekać, żeby wbić 30 poziom wszystkimi rasami, i tak sobie o tym pomyślałem, to... ciekawe po co. Ale no, jak reklama, to reklama. Wbije 30 poziom każdego. No się fajnie mieć w sumie. Trzycyfrowy poziom. Why not? Siema, to Fariel. Fajnie, że jest, że wpadłeś. Ta Fariel to jest Maiden tu. I to jest świetny człowiek. O, nawet masz admina. No, gram na Protossa pierwszy mecz, także otwarcie typowe dla PvP. Dwa asymilatory. I teraz po dwie proby, żeby, znaczy, żeby były po trzy na gazach w tym momencie dosyłami. I to tyle. Aha, ej no, o co tu chodzi, ej, on mi zrobił proxy, jak on mi zrobił proxy? Dobra, spróbujemy wygrać takim taką starodawną metodą. O, jest Stalkera, nie będę mieć, szkoda. Oj, nie podoba mi się to zupełnie. Ej, ale jak on mi... nie no, dobra. Nie ma... ale pierwszy raz mi ktoś zrobił na mapie, nie dla dwóch graczy, taki rush. No jest ciekawie. Myślę, że on to wygrał, ale kurczę, to co, on wysłał dwie proby na początku, czy... czy o co tu chodzi? Dobra,
No nie, dobra, GG. Trzeba obejrzeć replay, ale to mnie to pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. Mówicie, że map hack może być. Pierwszy watch replay solo. Jaki cwaniak się zaczaił. Albo ogląda ten, mojego streama. Na pewno ogląda mojego streama. No ej, no panie przeciwniku, co to jest? Aha, nie no, wysłał też drugą probkę niby. I obczaił, że tu jestem. No to ciekawie zagra. Tak po prostu jak nikt nigdy. No dobra, nieważne. Tak jest, skillowa wygrana. Ma 95 APM? I gra z Ergiem normalnie? What? Dobra, to było dziwne. Dobry nikt do S2, pan przeciwnik. Czemu twoim mainem to Protossi, a nie inna rasa? Najbardziej mi się podobali, najwięcej nimi grałem. Starcrafta 1 nimi grałem, Starcrafta 2 myślałem, żeby grać z Zergami, ale jakoś tak zostałem przy Protossach. Terranami dowiedziałem, że nigdy nie będę grać. Jakoś tak po prostu. Nie pasują mi. Szycha, Maiden to jest to Fariel. Jak grałeś w jedynkę, to chyba go tam powinieneś w miarę kojarzyć z tego, co pamiętam. No dobra, drugie podejście. Overgrowth. No ale ciekawy początek, trzeba przyznać. Bardzo ciekawy. Jakiś zaskakujący totalnie. Może miał map haka i tylko tak, wiecie, dla jaj wysłał tą drugą probę gdzieś na mapę. Ale pierwsza oczywiście jechała w dobre miejsce. Nie no, miał dużo szans, bo 50% to jest spora szansa i tak. Ale ten, miał farta. Same barkody widzę, że dostaję, bo w poprzednim razem mi było dużo, teraz znowu jakiś zerk na barkodzie. Nie wiadomo, kto to jest za bardzo. Galanonim. Jest już ekspandzik. Nie jest spawnik pól nawet. O, rany. Dobra, zrobimy fejka tak zwanego. Czyli oszukamy, że robimy cannon rush. Myślę, że na tym trochę zyskamy. Chociaż jednak niekoniecznie. Nie zajął
gazu, więc pewnie jednak jest ta trzecia baza, tylko pytanie czy na złocie, czy gdzie. No jednak tutaj. Dobra, wszystko się układa tak jak powinno w miarę. Teraz tego chronobusta zachowam na Oracle. A Stalker idzie mu zerglingi przegonić. No dobra, trochę więcej gazu. No minimalny poślizg, ale też tego Stargate'a się około 6 sekund później stawia. Bo go postawiłem tam 4.38, a nie 4.44. Chyba widzi, co zagrał. Trzeba przyznać, że ma tutaj tych dron już milion też. Chyba jest ktoś naprawdę dobry, bo czuć się, jak ktoś jest z nim gra. Has discovered us.
No. Dobra, to zepsułem. O, dobra. Naszą motoryzkę przez chwilę myślałem. Dobra, to jest też na pewno dobre. Na 100%. No chyba, że tak po prostu zawsze masuję drony i potem się... I liczę na to, że go nie zaatakuje. Ale ma 42 na 29? Coś tu jest nie tak. Indy zmężniałeś? O co chodzi? Chłopiec dorosł, czy o co chodzi? Dobra, znowu gramy chyba na tego samego zerka, także zobaczymy tym razem. Teraz zagram trochę tak inaczej. Wtedy... No nie wiem, może on zawsze tak robi masę dron. No ale skoro on 29 przegrany, no to ja myślę, że on tak grał, jakby sprawiał wrażenie kogoś znacznie lepszego, no albo po prostu mega ryzykuje. Się okaże. Diament na mnie czeka, no na pewno. Wyglądam jak nastolatek? Ojej. Znaczy, że stary, tak? To chyba szybko zmężniałem, jak 20 lat już zmężniał. A zresztą. Niech będzie. Ja tam się czuję na 16. Oho. Ale nie będę się fochać. Znowu zaczął od hatchery. A nie, jednak, Boże, co ja tutaj w ogóle... Co ja tutaj w ogóle kombinuję? Nie patrzę się na licznik. Co ja tutaj w ogóle zaszczepiam, że niby znowu hatchery first?
Szybka trzecia baza. Nie sprawdziłem tego, co chciałem sprawdzić do końca, chyba że on jeszcze techa żadnego nie ma. Co roczy faktycznie? Samo zrobił. Shadows.
Zaratust. Yuriko. We. Jelonek, spój jak szalony. Ciekawe, czemu to zrobił? Nie, nie zrobił. Aha, zrobił. Masakra jaka. Dobrze zagrał, ale kurczę, tak mega zachłanie. Trzeba jakąś presję, widzę, wyrzucić na niego. Greedy za bardzo się nie da grać. Dużo ma tej kasy. I tak jak spłyje w ogóle, jakby. Jak gdyby nigdy nic. Bezstresowo bym powiedział, jak spłyje. Gdzie mieszkam teraz, Ciechanowie? Dobra, zobaczmy, co tam się dzieje na czacie. Ile gram już StarCrafta? No, w dwójkę gram od 2011, ale były takie przerwy. Przerwy były jakieś tam, nie, mniejsze, większe. No to nie wiem, 3 może lata, powiedzmy. Coś takiego. Nie, nie ma GM, ale spoko, będzie. Dobra, Protoss, 23 poziom, więc jakiś nowy Barkot albo nowy gość. Nie no, Barkot. A szkoda, że mi takich losuje, na serio, teraz mam taki los, tyle przegranych porządzę, to aż masakra jakaś. A miało być tak pięknie. Taki dobry miał być.
Ale ten zerk, kurczę, on na serio tak robi milion dron, że w ogóle na nic nie patrzy. Potem dopiero jednostki. Trzeba go tam, widzę, przycisnąć na starcie jakoś. Same drony. Ja nie lubię grać w sumie, bo teraz ostatnio popularne są właśnie te jakieś tam timingi na trzecią bazę. Jakiś mały atak, a potem milion mutalisków i to jest, no, nie takie... Nie taka prosta sprawa niby. Niech to co jest ze zmianą jakości, nie ma? Pewnie niestety nie ma. No niestety. No muzyki nie może być, bo potem się tam coś na YouTubie dzieje niefajnego. Także muzyki nie będzie. Chyba, że tam na przykład zupełnie oleję YouTube'a i tylko będę robić streamy. Co w sumie, no niby może się też wydarzyć. O, leci tym Mothership Corem. Dobra. Mothership Corego chyba się zawrócił. O, kropka. O, chyba deteki zagrał. No dokładnie, są deteki. A ja miałem supply blocka w najgorszym możliwym momencie. I
Więc też ciekawie. Już mają mortale nawet. Tak długo trwa w naturalu? Ej, coś za długo chyba. A, on dwa razy użył, Boże. Ciekawe. No nie poszło, tak jak chciałem. Pięćdziesiąt 70, nie jest źle. No tu już nie wiem, co lepiej. No wszyscy tak grają, kurczę, odważnie mega. Widzę, że też trzeba tak odważnie, widzę. Deki, ekspansje, czemu nie? Jak obczaja, wszędzie proxy. Jeździ tu nawet i do złotej. Ja bym tu mu zrobił.
Nie no, to chyba nikt nie robi. A on też idealnie, tak jak ja, obczajał wokół swojej bazy. Czy tutaj się coś nie dzieje? W sumie zrobiliśmy coś bardzo podobnego. A i tutaj Robotics Facility, czyli kontra właśnie na też moje deteki. No dobrze, to bardzo zagrał. Idealnie. Idealnie wręcz. Myślę, że tutaj jeszcze nie powinienem atakować tego Immortala, tylko się wycofać, przywołać Stalkery i by było już znacznie lepiej to jeszcze wygrać. A teraz trochę tak na mikro popsułem. Znaczy może nie popsułem, bo po prostu mam mało Stalkerów tutaj w tym miejscu. Tutaj trzeba było uciekać. Dobra. Na 12 gier jedna wygrana, widzę, że już tędy. Dobra, liczymy teraz. To co jest? Jeden... Nie, no nie, już 1 z 10 to było dawno temu, teraz jest 1 z 12. O co tu chodzi w ogóle? Mikroturniej nie, dzisiaj chyba nie będzie. Dzisiaj tylko cisnę ladder. O, Word. On też zawsze robi te Dark Templary. Trzeba coś, widzę, konkretnego zmienić chyba. Bo nie działa. Albo to przez szkołę. Można zwalić zawsze na szkołę. Szukajmy winnego. No nie podoba mi się. Nie podoba mi się, co się tutaj dzieje. Ale trzeba grać dalej. Dobra, pójdziemy w tego Stargate'a. You have not enough minerals.
No jakoś konkretnie później tego, ten Cybernetic Score. Pytanie, czy on zaekspował, czy co on tam wymyślił. No i też nie będę mocno szaleć, zrobię Feniksy. Aha, dobra, zagrał ekspazy. Z immortalami. O, odważnie zostawił. Halucynacje. Też cwanie. No dobra, zaraz dajemy auto wygraną przez Build Order, więc teraz szczęście się w moją stronę uśmiechnęło. Czemu lagi? Nie wiem, nie powinno być lagów, u mnie nie ma lagów. Jednostki przywołuje się takim, no trzeba coś tam ustawić w opcjach. To jest na live 10 na końcu wyjaśnione, ale to jeszcze na starej playliście. Dobra, jest zwycięstwo! Jest, 2-12. Nie! Zwycięstwo! Teraz już wszystko się odmieni. Wszystko będę wygrywać. O, ktoś tutaj w ogóle nie ma żadnych lagów na przykład. Ale co, pewnie nie ma do tej całej zmiany jakości. No ale i tak miło, że jesteście, nawet jak wam przecina to, tym bardziej. Bo jak was jest tam te... Załóżmy, jakby na przykład było 150 czy tam, nie wiem, może 300 osób, to łatwiej jest dostać tego partnera i potem by już było orgazmicznie. Można by było oglądać i byłaby ta zmiana od samego początku i by było płynniej, i by było ładniej i w ogóle wszystko by było lepiej. Także miejmy nadzieję, że po tym miesiącu uda się to mieć już. Tą umowę podpisaną. To by było fajnie. Teraz Forgate'a. Znowu PvP właśnie. On chyba grałem na tego gościa na poprzednim live'ie.
I on jakoś... Aha, i miałem... A, tak to było na Kingsong Station, on miał... Znaczy ja miałem przewagę, ale i tak udało mi się przegrać, jak się postarałem, bo próbowałem się pobawić w Archon Immortal i on zrobił kolosusy. Tak jest, tak, tak było. Możecie mi zaufać. Na YouTubie w opisie tam kanału jest jaki mam sprzęt na pewno, ale tutaj na Twitchu też, o ile nie zapomnę, to myślę, że mogę zrobić. Oj, protossy, protossy. No siema, co, Sub-Zero. Ostatnio ten był taki prank. No wiecie, coś jak Wardenga robi z tym, zrobił z tym swoim pająkiem, to widziałem taki prank z Sub-Zero. W windzie był i straszył ludzi, że ich niby zaraz zacznie bić. I tak się na nich zamachiwał w tej windzie, ale oczywiście nic im nie robił i po chwili się zaczął śmiać, a w tle była murzycka z Mortal Kombat, ale gość taki przepakowany, taki byczek bym nawet powiedział. I tego... straszył tych ludzi w windzie i niektórzy to naprawdę tak mocno się wystraszyli. Jakaś babka oczywiście zaczęła krzyczeć, no bo normalna reakcja organizmu. Ale no, w sumie strach, taki gość przebrany. Zaczyna układać. Dobra. Powoli się zaczynamy skupiać. Bo jutro chyba nie uda mi się pograć w StarCrafta, bo będę jechać na Fun for Fun. Ale może coś się uda zrobić szybkiego, jeszcze się okaże. Ktoś tak mniej ma tych probek, czy co tu się dzieje? Może mi się tylko wydaje. Dobra, ja zrobiłem takie małe coś i zobaczymy, jak to się sprawdza w praktyce. Mianowicie anulowałem Warp Gate, żeby mieć 50 gazu więcej i szybciej zrobić Stargate'a. I zobaczymy, czy ta Oracle, którą zamierzam zagrać, tutaj sobie poradzi. Teraz robię też zelotę, bo chyba nie będę mieć idealnie 150 gazu, jak zrobię Stalkera, z tego co pamiętam. Znaczy tam będzie lekka przerwa, chcemy wiadomo każdą sekundę ugrać możliwą. I co on robi? Czemu on mi oddał tą probę? Może nie ogarnął po prostu. No faktycznie, leciutko, leciutko. No dobra, parę sekund może ugrałem tym, że zrobiłem... że nie zrobiłem Stalkera. Ale to takie, w sumie może nawet nie warto tego. No ja teraz sobie zaekspuję. Zobaczymy, co się stanie teraz. Moja Oracle musi mi powiedzieć, co ja mam zrobić za jednostki teraz. Czy może on zagra Dark Templary na przykład? On zrobił expo. No to moja odpowiedź wcale nie jest taka zła. No jest ekspandzik. Our fate, let us begin. Okay.
Dobra, teraz wszystkie chronobusty koniecznie muszą iść na probę moje. O, wow. Dobra, udało mu się. Ale myślę, że liczba probek jest w miarę zbliżona. No i teraz idziemy dalej obczajać, co on gra. No, może być stalkery? Nie, póki co jakoś się nie określił za mocno. Twilight Council jest, pewnie plus 2 będzie zaraz robić. Co ciekawe, ma chyba tylko 11 symulator, ale to jeszcze się sprawdzi. Sprawdza, że robię kolosy. A nie, ma drugi asygnator. W porządku. O, on będzie grać. On nie będzie grać kolosusów, tylko coś innego. Pewnie te archony. Znaczy, na to wskazuje póki co wszystko. Dobra, myślę, że powinienem sobie poradzić, jak obronię tą trzecią bazę i teraz przestanę robić proby. Damy radę. No, on też zajmuje... O, już teraz zajmuje trzecią, dobra. To mogę nawet te probek kilka zrobić. No ciekawe, co on wykombinuje. Czy już idzie w te Stargate'y, czy co tam? Nie, jeszcze nie. No, też nie ma za bardzo gateway'u, więc myślę, że ja go mogę nawet zaraz przycisnąć. Wow! Coś padło chyba? A nie, to jego wyrzucam, mam nadzieję, a nie mnie. Dobra, działa. Jak widzicie, tutaj po lewej stronie jest warp, jest z dwoma High Templarami, więc on mi zaraz rzuci stormy. Także całkiem przypadkiem, dzięki temu lagowi chyba no, będę mógł ocalić przynajmniej te proby. No trochę fart, ale też z drugiej strony akurat tutaj spojrzałem, więc różnica by nie była zbyt spora. Ale zapomniałem o tym, że można też zrobić storm dropa trochę. Wyszło mi to z głowy. Czy będzie live z Fun for Fun? Tak, będę robić live'a z Fun for Fun. Już na samym evencie. Ale o, dobra. No, zestormował mi armię, poważnie? Panie przeciwniku, ja gram Protossem. To tak nie działa, że to mi coś zrobi.
complete. Research complete. You have not enough minerals. We cannot hold my life for high. On ma tylko plus jeden ulepszenie, więc szybko powinien mu tutaj podchodzić. Nexusem mądrze strzeluje w moją armię. GG. Trochę zepsułem, bo mogłem więcej gateway'ów dodać, nie powinienem. Ale wyszedł dobrze ten timing ataki, wszystko poszło tak jak trzeba było. Ups, good. Także jednak kolosusy. Co my tu mamy? Jaki szybki numerek, o co chodzi? Szyjak też bym streamował do 22, bo musi przerwę zrobić. No nie mogę. Jaką rasę polecam dla całkiem początkującego gracza? Niby Terran jest najprostszy do zrozumienia i do ogarnienia. Do ogarnięcia według mnie na początku. Bo Terranem to jest tak, że na przykład Zergiem trzeba albo robić robotników, albo armię. Protosem trzeba, no... Protoss tak trochę specyficznie działa, bo nim się robi te force fieldy i takie różne rzeczy, dużo się czaruje, a Terranem jest najprościej, bo cały czas się robi w jednym budynku robotników, cały czas się robi w innym armię i no ma to wszystko jakiś sens, jakieś skany są, może sobie skanować przeciwnika, no to wszystko, to tak jak się na to wszystko spojrzy, to po prostu no jest według mnie prostsze do ogarnięcia, no z budynków cały czas robisz po prostu wojsko, a z Argiem to musisz albo to, albo to. I niektórzy nie wiedzą, że na początku Zergiem praktycznie same się drony robi na początku samej gry i coś kombinują i się dziwią, że co jest nie tak i dlaczego Protoss Imba. Także na sam początek według mnie Terran jest najprostszy, ale to ja akurat bym polecał grać rasą tą, która po prostu ci się najbardziej podoba. Popatrzeć trochę jak grają ci tam lepsi zawodnicy, jakieś mecze z Korei popatrzeć, albo streamy na przykład, takie rzeczy i zobaczyć co ci się podoba, jaka rasa najbardziej. No najlepszej rasy nie ma, według mnie. Według mnie jednak nie ma najlepszej rasy, ale... Jak jest dobry zawodnik, to każdą rasę potrafi pocisnąć. To na pewno. No jak się przegrywa, tak jak na przykład ja teraz miałem co 12 przegranych, jedną wygraną, no teraz mam chyba 3-12, no to co, no to po prostu grasz dalej, no w końcu zaczniesz wygrywać siłą rzeczy. To jest statystyka, tego nie oszukasz. Czy mi się wydaje, a nie, dobra, jest spoko. Ale strasznie wcześnie wysłał tą dronę do mnie, trochę się boję, że mi, no boję się, że mi postawi tą hatchę. Hatchery. Nie ma. Jednak nie ma. On pewnie obczaja droną, żeby zagrać dwie hatchery przed ekspansją. Tak myślę, że tak robi. No, albo hatchery first po prostu. Thank you.
Nie, na tego streama. No już nie będę raczej streamał z muzyką, tak jest. Znaczy, jak kompletnie oleję YouTube'a, to możliwe. Że będę, na przykład będę tego robić streamie na żywo i... No ale to wtedy nie będzie też żadnego archiwum. No nie wiem, zobaczymy, pomyślimy. Jak będę bardzo dużo streamował, a nie wiem, czy będę bardzo dużo streamował, w sensie także codziennie. Dwie chaty ryż od ekspansją, no tak, dobrze. Bardzo dobrze to powiedziałem, idealnie. Dwie haczery przed ekspansją. Nie, chodzi oczywiście o dwie haczery przed spawning poolem. Dobra, on musi sobie naprawić, bo coś jakieś ma lagi. Więc jak ktoś coś chce, to śmiało. Czy biłem się kiedyś? Tak na poważnie to była raz taka sytuacja, ale i tak się nie biłem. No wiecie, ciota komputerowa, wiadomo. Nie no, z pijanymi to bez sensu. Gość napisał, że fuck my life, no wiadomo co to znaczy i ciekawe co się stało. O, jego ESP jest beznadziejny. Nie, nie musiałem się nigdy bić. No chyba, że for fun, ale tak na serio to nigdy. Chcę gość jedną minutę, a jako, że to jest StarCraft, a nie inna gra, to poczekamy. W innej grze bym nie poczekał oczywiście. W grze drużynowej, to sobie popatrzę, co tam się działo na czacie. Nie no, z widzami coś tam pewnie będzie. Chociaż no głównie chcę się skupić na graniu jeden na jeden. Mimo wszystko. A może potem, nie wiem, w drugim semestrze. Na widzach. Zobaczymy no. Póki co chcę po prostu grać jeden na jeden. Mógłbyś pokazać grze, jak się przywołuje na smarcie przeciąganiem jest. Na... Napisz do mnie na e-maila, to ci podam link do tego filmiku, gdzie to tłumaczę pod sam koniec, bo jeszcze nie zrobiłem tych porad zawodowego gracza, wersja druga, gdzie to będzie oczywiście. No pewnie zagram z widzami, ale no właśnie nie wiem jeszcze kiedy to zacznę robić, bo ostatnio jest dość napięty grafik. Cały czas coś się dzieje. Co my tu mamy dalej? Czemu takie lagi? No bo albo tu wina Twitcha, albo internet masz za słaby, albo komputer nie wyrabia. Są takie trzy opcje, bo z mojej strony jest wszystko good. Co tu dalej? Co tu dalej? Napisałem moje... Coś o Emilu było wyżej. Może obczajmy potem. Czy komputer nawet mam niezły, trzeba przyznać. Na YouTubie jest to napisane. Dokładnie, trzeba zaspomować fankaja, żeby dał mi partnera, to wtedy będzie o wiele fajniej. Dobra, co dalej? No to też mówiłem, że będzie live. Nie, nie olewa YouTube. Czy biłem się kiedyś? Była taka sytuacja, ale się nie biłem. Nie no, tak szczerze mówiąc, to kiedyś mi się zdarzyło komuś ten... Ale to koledze, dlatego, bo fikał za mocno. I to było już niefajne. Dobra. Ekspujemy. Napisał, że ma nadzieję, że jest lepiej, ale szczerze w to wątpi. Więc zobaczymy. Znaczy ja się cieszę oczywiście, jak on ma jakieś problemy techniczne, to dla mnie jak najlepiej chyba, nie?
Oj, zepsułem. Na późno pylona postawiłem naturalu. Ojejejejej. Wybity z rytmu. Ale nic. Jakoś z tego wybrnąłem i nie ma tragedii. W sumie to może nawet lepiej się okazało, bo zrobiłem dwie probki szybciej przed Mother Shipcorem, więc minimalnie mam lepszą ekonomię. Dobra, nieważne. O, to ciekawe akurat. Co się dzisiaj dzieje, ludzie? Znaczy jak zrobi Maslinga, to myślę, że przegra. Co on ćwiczy? Masakra. Co on robi? Panie przeciwniku, o co tu chodzi? No i coś zepsułem chyba. Ja się zgubiłem, o co chodzi w tej grze teraz już. Niby gram tego StarCrafta, ale nie kumam co się dzieje. Co to się dzieje? Dobra, no gość zaimprowizował. Proceed.
No, jeden przebiegł. Co on robi? Nedus. Szczągnę mu tego Nedusa? A są hosty? To nie takie głupie nawet. Tak się bawić to. Let us begin. Extrapolate. We are... Nie może więcej ich tam wysłać. To ja mogę. Nie, idę tu, idę go skontrować. Bo on powinien tutaj za... O, właśnie już mieć to wszystko. Nie, giną bardzo szybko. Nie mógł ruszyć. O, chyba myszka mu się zacięła. Nie mógł ruszać kamerą przez pół tej gry. To było dziwne. No dobra. Mamy farta. O, narobiłem komuś chęci do gry. Konkretnie Józefino, więc dobrze. O! Nie mogę po prostu. Ale jaja. Nie mogę. Dobra, możecie popatrzeć na Grandmastera. O, ja idę się wysikać. Tak, mam specyficzny śmiech. Zerwu. Ale jaja. Dobra.
Ej, w ogóle słyszałem przed chwilą jakąś głośną muzykę. Ciekawe, czy będą mi... Ciekawe, czy będą mi tutaj za chwilę coś grać dziwnego. Jaki win taka wódka. Może jakieś proxy do odmian. Nie no, nie powinniście mieć lagów tak na serio. Ale fajnie, że jest Grandmaster, przynajmniej już, ale... No, umówmy się. Dobra, wyłączę to już. On w ogóle jakieś miał dobre statystyki? O, miał 166 na 108, to nawet chyba nie był słaby gość, ale... Ale miał problem ze sprzętem. W każdym razie, ile ja przegrałem? Te 13 chyba gier pod rząd. Znaczy raz, dwa, 4... 8... 11 gier? No dobra, jedna wygrana, 11 przegranych i potem 3 wygrane pod rząd i dostałem Grandmastera, więc morał jest prosty. Jak nie możecie awansować, to dużo na przegrywajcie i was awansuje. Bo się zapowietrzysz. Dobra, gramy chyba dalej, chociaż to jest fajne zakończenie. Ale jeszcze zagram jedno, przegram i mogę iść. O, Józefino, jest nawet nogi. Są lagi, nie ma lagów, nie wiadomo. Z chłopca zrobił się mężczyzna, więc trzeba zmienić awatar. Indy Kerrigan jest przereklamowany. Nie no, mi się podoba Kerrigan akurat. No gram, Szycha, gram, spokojnie. Nie goń, nie ciśnij tak. Nie no, teraz to nie powinno mi chyba awansować. Ale kiedyś mnie awansowało do Grandmastera też, jak wygrałem 6 gier, potem przegrałem 3 pod rząd. Wygrałem jedną, potem przegrałem i mi awansowało po przegranej. I w ogóle magia. To jest system, którego nikt nie ogarnia. W śmiesznym momencie mi awansowało. Dobra, gramy dalej. Już teraz mój overlay nie kłamie. A pierwszy raz do Grandmastera chyba awansowałem w trakcie sezonu, bo tak to zawsze na samym początku, jak się Grandmaster otwierał, to do niego wchodziłem. A teraz tak ten dopiero po iluś tam grach. W GM teraz jestem chyba ze 180, coś takiego. Ale będziemy walczyć dalej, no to z czasem to na pewno awansuje. Tak myślę, że top 50 to spokojnie powinno być z czasem, tylko no muszę dużo gier pograć. I się zobaczy. O, pogratulował mi kolega. Thank you. No, znowu Protoss. Ale widzę, że system wiedział, kogo nagrodzić. Co, że przegrywa? Liczą się te chęci, tak? Nie, wcale się nie liczą. Będzie to jutro na YouTube? Myślę, że spokojnie będzie jutro to na YouTubie. Może nawet rano. Powinno być już rano na YouTubie. O jakiejś 7, 8, 9. Trochę się rozkojarzyłem i przez to mam tylko jeden asymilator, ale luz, tak też można zagrać w PvP. Nawet ci Nainai tak grają. Czasem. I co ciekawe, też mój przeciwnik może się trochę zmieszać, bo nie jest przyzwyczajony do grania na coś podobnego.
No jak kombinuję. Myślę, że powinienem złapać tego probkę. Map hack! Pewnie, że map hack. Wcale nie było go widać. Chat potwierdzi, że map hack. Aha. No dobra, wygląda na to, że jest GG. Kurczę, jeszcze ma dużo energii. Nie podoba mi się to. No, min. No dobra. Dobrze to zagrał. Ja trochę się rozmyśliłem. Zamyśliłem. Nie mam pojęcia, kiedy będzie top 50. Ale będzie. Nie wrzuciłem flaszki do zamrażalnika. Chociaż może? Nie, chyba nie. Dobra, gramy dalej. Właśnie, zobaczmy, kto tam pierwszy jest w tym GM-ie. Całym. Saxry, dalej Saxry. No, on łatwym przeciwnikiem nie jest, to mogę wam powiedzieć. Nie no, do zrobienia. Top 50, może top 20. Tylko trzeba dużo pograć. Kto to jest Dan? Mnie zastanawia. Bo wygląda na to, że ktoś dobry. Zagraj na Tosa DT kiedyś. No się bardzo rzadko gram. Wiesz, taki element zaskoczenia. TFL gra zawsze 14 pule, ja nigdy nie gram DT-ków. Kiedy mnie będzie można subskrybować? Jak będę mieć partnera? Miejmy nadzieję, że będę mieć partnera na Twitchu już od października. Także miejmy nadzieję, że już w następnym miesiącu, chociaż no po cichu liczę, że może jakoś szybciej się uda. Bo to jest podstawa jednak. Żeby fajnie to wyglądało. Myślę, że już nie jest tak źle teraz, ale no. Mogę to ustawić. Znaczy, jakoś mogę ustawić na sporo wyższą. .183 aktualnie jest.
Czy grałeś kiedy, czy grałem kiedyś na Dragona? No oczywiście, że grałem i to mi, no dużo razy grałem na niego, naprawdę. Tak powiem ci, że zazwyczaj to było 50 na 50 raz. On wygrywał raz, ja. Znaczy, ambitnie top 20, ale to mówię ci, ladder nie ma takiego dużego znaczenia. Akurat mówię to po wybiciu do Grandmastera całkiem przypadkiem, ale ladder nie ma większego znaczenia, ale fajnie, wiadomo, w Grandmasterze być wypada. do końca października. O, BCQT, on zawsze męczy te mecha. Ja już grałem na niego nawet. Zobaczymy, czy zmienił styl. Wygrałem z jego mechem, ale to była jakaś dłuższa gra, tempesty, w ogóle takie tematy. Witamy, witamy. Podstawa hajsu. Nie, po prostu przede wszystkim chodzi o to, żeby to jakoś ładnie w miarę wyglądało. Bo mnie ogranicza trochę to, że nie mam. Ale oczywiście, podstawa hajsu. Od nędzy do pieniędzy. Chyba pierwszy Terran dziś. Nie no mówię ci, nie, to naprawdę to Grandmaster to nie jest jakiś, no ja mam 11 raz tego Grandmastera, więc naprawdę to nie jest jakiś nie wiadomo jaki wyczyn. A część osób w Grandmasterze naprawdę gra nieciekawie. Chociaż no może to dlatego też, że właśnie czasem, no taki dzień jest czasem, że nie idzie, no i... Ja ostatnio coś mam często takie dni, ale już jest jakaś poprawa chyba. Chyba. Ups. Dobra. Mamy już co potrzebujemy. Oczywiście go tu nie ma, więc jedziemy na lewą stronę mapy. Bo jak grałem jeszcze w domu, to naprawdę cały czas, to znaczy już w pewnym momencie to cały czas trafiłem na te top 50, top 20. Jakieś Lucifrony i takie tematy, Saxtry się przewinął. Też za chwilę, te parę dni nie pograłem, to trochę spadło. Na Toda, na Grabiego. Tamtych... O! Nie ma ekspansji. Jest Reaper i jest Reaktor. Dobra, teraz się trzeba zastanowić, co by to zagrać. Dobra, robot typowo. A, jeszcze tu jest przejście. Myślałem, że już zupełnie nie ma.
no i patrzymy na minę. Mina pewnie mnie... O nie, jednak mnie nie ustrzeli. O, fuck. Dobra. Tego nie widzieliście. Wcale nie zapomniałem Warpgate'a. I wcale nie przegra mi te gry. Dobry zawodnik. Zapomina o podstawowym ulepszeniu. Taki Grandmaster z niego. Pytanie tylko, czy mi to znowu wejdzie. Ale raczej nie. Albo jednak tak. Chyba miny będzie grać, bo jego faktory też tak stoi, jakby miał. Ale jednak zagrywa bio, więc też ciekawe. No dobrze to zrobił. Bardzo dobrze. O, jeszcze Kolosusa mnie zdjął. Okej, jest źle. No, dopiero teraz zajmuję kolejną bazę. Dobra, może nie jest aż tak źle.
Oj! No dobra, to wojsko powinno stać w trzeciej i nie stało i B. To był duży błąd. A wydawało mi się, że stało. O, on ma i tutaj, i tutaj? Ej. Nie, chyba nie. On miałby dwie bazy już? Kolejne? Cztery łącznie? O, a... Co? What? Co? Kolosusa mi zniszczył? No nie mogę, Marines mi zniszczył Kolosusy. Coś tu jest mocno nie tak. A on mi jeszcze Forge'a zniszczył, się tak zastanawiałem, kurczę, coś mi tu nie pasowało. Oj, słabiutko. No, jak mi ładnie ogarnął.
Wow, wygrałem to. Nie, to była słaba gra z mojej strony, sorry, bo zrobił mnie kilka razy jak dziecko trochę, ale widać, że pierwsza gra na Terrana. No i on jest 160, także no sami widzicie, że w Grandmasterze to akurat ten poziom nie jest taki nie wiadomo jaki. Ale BCQT też po sporej przerwie dopiero chyba wraca, także... Ale on dużo gra nawet chyba, o ile pamiętam. No zobaczmy. No on ma prawie 500 gier, co jest trochę dziwne, bo on kiedyś naprawdę był dobry, taki... Naprawdę. Słaba, nie słaba wygrana, dokładnie, podoba mi się to podejście. Jaki mam matchup z tym Saxrim? Znaczy matchup to jest na przykład Protoss kontra Zerg, Protoss kontra Terran, Terran kontra Zerg to jest matchup, czyli jaka rasa na jaką rasę, to się określa w StarCraftie mianem matchup. A pewnie ci chodzi o jaki mam wynik Saxrim, no Saxrim niestety tą jedną grę, którą grałem, to przegrałem na Overgrowth, ale no ładnie się zakampił ze Swarmhostami. Ale to nawet nie chodzi o samą kampę, wcześniej też on nie tylko te Swarmhosty zrobił, tylko całą resztę i bardzo dobrze to wszystko zagrał. Jakieś mut, taliski też chyba były. Jak ukończyłem szkołę średnią? Liceum, ogólnokształcące, matematyczno-geograficzny profil. Nic szczególnego to nie było. Tak. Żadne liceum dla geniuszy to nie było. Ja akurat wolę, jak szkoła jest łatwa i jest dużo wolnego czasu, bo mogę się zająć wtedy sobą. No gramy dalej, czemu nie? Why not? Kiedy będziemy się na WCS widzieć, no nie wiem, Kubusiek, jak się zakwalifikujesz, ja tam przypadkiem będę, to się zobaczymy na WCS-ie. Nie wiem, czy zobaczymy się na WCS-ie. No, może będzie, może nie będzie. Staramy się. O, kolejny mecz. Ovix. Coś długo go ładuje. Kiedyś z nim na pewno grałem, bo nawet pamiętam. No i jest Origin. Też nie taka wcale zła drużyna chyba. A, gram w StarCraft około 3-4 lata. Czy studia są dla geniuszy? Nie, studia zdecydowanie są dla geniuszy. Prawdziwy geniusz to siedzi sam, jest samoukiem. To jest wtedy geniusz. Prawdziwy geniusz. Ale tak sobie trzasnąć studia for fun mógłby niby. Ale po co? No, pewnie będę na Intel Extreme Masters. Nie wiem jeszcze na 100%, no bo to nigdy nie jest takie wiadomo, ale myślę, że będę, no bo czemu nie? Why not? Intel Extreme Masters, bardzo fajna sprawa. Żeby nie powiedzieć wydarzenie roku. A więc raczej się tam też przewinę. Ale jeszcze nie wiem na 100%, no bo to nie wiadomo. Dużo tych PvP dzisiaj. PvZ, PvP i... No na Zergów i na Protosu najwięcej, tylko jeden mecz na Terrana, który był taki też... No umówmy się, nie porywał, bo miałem błędy dość spore, to nie była jakaś tam miazga z jednej i z drugiej strony, ale według mnie on powinien to wygrać, bo to było aż dziwne. On chyba tak słabo zagrał, bym powiedział. A ja tylko wykorzystałem to, że on był trochę taki mało czujny. Szybko wysłał bardzo zwiat mój przeciwnik po gatewayu. Ale to jest zrozumiałe, bo na tej mapie no, mogę być w dwóch miejscach, więc on chce na 100% sprawdzić, co ja gram. Ja wysłałem po asymilatorach.
No i się okaże, czy będę mógł też sprawdzić jego bazę. No tak jest. Co ciekawe, on nie zużywa tego chronobusta, więc może będzie jakaś presja z 3 gateway z jego strony. To ja zrobię jeszcze jednego gateway'a. Myślę, że to całkiem w porządku odpowiedź. No i ja teraz jeszcze chronobust na... O, chronobustuje tutaj Nexusa. No i gdzie dalej ten chronobust, panie przeciwnik? A jednak na Wargate'a użył. No może to być jakaś presja z jego strony. Może, może. No dobra, ale póki co tutaj się wycofał. Ciekawe co zagrał. No teraz ty mnie już trochę zmylił. Czy może na przykład Mothership Core do mnie nie poleci? Ja pewnie, Oracle czy Phoenix? No ja na Phoenixy zrobię, bo nawet supply'e mi tutaj pasują bardziej pod Phoenixy. No i też jak sprawdzi swoim Mothership Core'em co ja gram, to też bardziej mi się Phoenix przyda. Ja od razu idę sprawdzić, co on zagrał, bo co dla mnie sprawa kluczowa teraz. Wygląda na to, że blinka. Albo teki. Gdzieś tam ukryte na mapie. Walking on the moon. Nie no, są Blinkstalkery. Ciekawe, no dobra, trochę po, o, trochę potestujemy i zobaczę, czy tak mogę się obronić. Super. Dobra, słabo to wyszło. Czyli raczej nie mogę się tak wybronić, jakbym chciał. W pełni. O! Nie ekspuje ciągle on. Cały czas robi armię. No jednak zaekspował. Understood.
O! Pomylił się, tylko dość mocno. Myślę, że straci obsa. Stracił obsa. To jest nawet taki kontratak, nie jest chyba wcale złym pomysłem, ale się jeszcze okaże. No, nie jest złym. Fajna gra. Dobra. Obczajamy dalej. Myślę, że go tutaj mogę nawet pokonać chyba już. No dobra, jednak mi to lepiej wyszło, niż sądziłem, że może. O, przesadziłem. Ale mam lepszą ekonomię, tak? Mam, raczej mam. Więc powinna być i tak przewaga. O, on jeszcze się... O, dobra, jest dobrze. On się jeszcze wycofał armią nawet. Więc nie będzie na mnie żadnej presji nakładał. Pewnie robi tutaj już obserwatora na wszelki wypadek. A, zagram Archony z Immortalami. Ej, Mothership, nie? Meditation is over. Men are like more hiding.
Oj. Szkoda. No poszło świetnie, nawet jak zacząłem tego Warp Prisma, to i tak jest duża przewaga. No i mam ekspansję, tylko nie mam obserwatora, co jest trochę lekkomyślne z mojej strony, ale jest okej. Teraz ja się wycofuję i on musi mnie skontrolować i... No i powinien się wybronić. Chyba, że będzie miał boskie mikro, ale ma tylko jeden... Będzie miał... Nie no, nawet kolosusa chyba nie będzie miał. Więc dobrze. Aha i... Oj, nie robiłem plus 2. Szybciej też powinienem zająć tutaj tą trzecią bazę, ale trochę się tam byłem skupiony na ataku. No ziobni go, o dobrze. Zaraz będzie kolejny atak na niego. O, on mnie nie atakuje. Też ciekawie. Poważnie, nie mam szarży. Dobrze, dobrze zagrana gra. Bez szarży z nim wygrał, masakra. On chyba też już zrezygnował z kolosusów. O, Rage Quit, nawet bez GG.
Ale, nie no, serio, to jest to też tak, taka chaotyczna gra. Coś jak z tym Mystic QT, czyli bez szału, ale nawet fajnie się grało. Tytuł szarży zawsze zapominam. Znaczy na Zerga czasem nie widzę sensu, ale faktycznie w pewnej fazie rozgrywki lepiej to zrobić. Ale w PvP no to jest konieczność, więc to jest duży błąd, że nie zrobiłem. Ale i tak się udało. Nie rage quit, nie rage quest, tylko rage quit. Czyli wyjście bez GG. Znaczy nie, bez GG to nawet nie jest rage quit, ale rage quit to jest taki, jak zacznie mnie wyzywać. Co się czasem zdarza. O, już nie jestem 183, tylko 167. I jeszcze cały bonus później jest spalony, bo 26 zostało. GG. Czy będę na Intel Extreme Masters komentował? Znaczy, szansa zawsze jest spora. Znaczy, jak na dwóch poprzednich komentowałem, to po cichu liczę, że i na ten mnie zaproszą, ale nie wiem. Po prostu. To się bliżej pewnie daty w miarę wyjaśni. Albo już na samym IEM-ie. Czy interesuje się jakimś sportem? No głównie e-sportem się interesuje. Jeżeli chodzi o sport taki zwykły, to nie to, że się interesuje, ale na przykład na basen się przejdę, w wakacje trochę biegałem. Więc no, powiedzmy, że się interesuje trochę. Nie jestem członkiem Związku Bryżystów. Mam Wings of Liberty, nie grałem rok. Warto instalować coś, bo zmieniało się. Gra martwa i trzeba zainwestować. Znaczy w Wings of Liberty mało osób gra. I większość dobrych... Znaczy dobrzy gracze po prostu nie grają, bo nie ma sensu, jak nie ma turnieju w Wings of Liberty, także... Znaczy dla mnie no, najsensowniejsze jest, żeby grać najbardziej aktualną wersję gry. Bo tak. Jest więcej graczy, jest i tak dalej, no. Też wyższy poziom przez to. Jestem na live Indiego. Patrzymy dalej. O, Heart of the Storm już tylko 50 zł kosztuje, to kiedyś tam było 80. 50-60, no to i tak staniała trochę gra. Tak jest Grandmaster, siema, zero signal. Powinienem zmienić nazwę streamu na Road to Become One, Top One. Nawet ładna nazwa. Pisać do Uszata? Nie, nie musicie, nie spamujcie nic. Zresztą to chyba Michał Blicharz to nie jest za to odpowiedzialny. To nie on wybiera z tego, co ogarniam, także... Nie no, wyluzujcie. Jak będę miał komentować, to i tak będę miał komentować. Jak nie będę miał komentować, to nic z tego raczej nie zmieni. Ale chyba będzie. Nie wiem, to zobaczymy. Z polubił Dotę za bardzo. Michał Z Bogacz przechodzi na Dotę. Tutaj po raz pierwszy o tym usłyszeliście. No, 150 osób, fajnie. Dobra, ostatnia gra chyba. I spadam. Czy w spotku będzie komentarz po polsku czy po angielsku? Nie mam zielonego pojęcia, chociaż po cichu... Znaczy, ja miałem taki pomysł, że na przykład, no niby to jest event międzynarodowy, więc powinien być angielski. Ale fajnie jakby były na przykład ze dwa sektory nawet z tyłu spotka, na którym byłby komentarz polski i ludzie by sobie mogli wybrać, bo wybór zawsze jest lepszy niż... no konieczność. I to by było fajne. O, gramy z Morałem chyba, tak? Z Morałem gramy. Z Terranem. Szwedzki zawodnik. Jak to koniec dopiero działa? No dobra, zobaczymy jeszcze. Nie to, żebym był uległy, ale... No zobaczymy jeszcze. Jak wygram, to pewnie będę grać dalej, jak przegram, to sobie idę. Albo mi się wydaje, albo źle tego pylona postawiłem i będzie trochę blokował wydobycie gazu, jak jest tak. Jakby było jedną kratkę w lewo, to by nawet może przyspieszył leciutko, ale tak dosłownie on. Może 1% czy coś takiego, nie wiem. Nie liczyłem tego.
Czy zaprosimy Emila? Znaczy ja nie jestem od zapraszania streamerów, to oni mnie zapraszają. To nie jest mój event, więc ja nie zapraszam. Więc nie mam pojęcia. Czy Emil tam będzie? Znaczy Emil zazwyczaj chyba bywa i tak na IEM-ie, nawet na widowni. No zobaczymy, jak z tym wydobyciem tego gazu będzie, bo sam jestem ciekawy. No i zobaczmy. O, jest dobrze, jest, polepszyło się wydobycie, jak widzicie. Zresztą, tak minimalnie, one mniejszy dystans przebywają, więc... progamer. Będzie Reaper. Zaznaczamy gaz przeciwnika, widzimy ile wydobył, jak 50 to Reaper, jak więcej to raczej Factory. Jeżeli wyślemy zwiadowcę po zbudowaniu Gateway'a, bo jak wyślemy później, to wiadomo, że więcej wydobędzie. Trochę zepsułem, bo Cybernetic Core powinien być tutaj zbudowany tak, żeby nie było przejścia za linią minerałów. No coś się obawiam, że mi tutaj machnie jednak tego eBay'a. Ładnie blokował. No ciekawe, czy będzie ten cały Reaper. Wszystko na niego wskazywało, ale... Dobra, jest. No, szkoda, nie popełnił błędu. No nieźle jest. Dobra. No, standard zagrał.
A, cwaniak, dobry. Dobry. Nie, żebym chwalił, po prostu mówię, jak jest. Mi korczy, żeby go z dwóch baz zbić. Nie, zobaczmy. Jedyna! No dobra, mogłem to zagrać milion razy lepiej. Znaczy ten atak sam. Dobra. O, Moro ma 129 na 40, ale nie, no, on i tak był do pokonania. Bardzo dobrze ten on zrobił z tym dropem, że wycofał ten, który leciał do mojej głównej bazy, bo tam byłem na to przygotowany, a z lewej strony zaatakował tak, żeby mnie opóźnić, i to naprawdę mu świetnie wyszło, także on to dobrze, taktycznie bardzo rozegrał. Więc...
Więc dobra, no co wam mogę powiedzieć? No fajnie jest stream, bo w końcu, koniec końców dostałem Grandmastera. A dzisiaj statystyki 4, 5, 6. 5-6 statystyki, więc no nie to co wtedy. Ale już jest jakaś znacząca poprawa. Widać, musiałem przegrać dużo gier, żeby było trochę lepiej. Ale to tak zawsze jest. Dobra, dzięki wszystkim za oglądanie. Follow me StarCraft, możecie mnie śledzić na Facebooku, Twitterze, YouTubie, Twitchu i takich różnych. Na mojej stronie też, jak oglądacie, na indystarcraft.com. Na dole możecie mnie subskrybować, żeby otrzymywać też powiadomienia na e-mail, bo możliwe, że nie zawsze będę streamował na Twitchu, ale póki co jakoś przy tym zostaję. A, i możecie mi coś przelać na PayPala, jak wam się podobał stream na przykład. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Follow me StarCraft. A, jutro jest Fun for Fun.